Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę w Polskiej Świat. Dzisiaj znajdujemy się nad jeziorem niedaleko Torunia, należącym do Towarzystwa Wędkarskiego. Fajne jezioro, łowiłem tu już kilka razy. Jeśli chodzi o rekonesans wczesnowiosenny, tak jak dzisiaj, aura pogodowa nam sprzyja, nie mamy zbyt dużego wiatru, nie jest zbyt gorąco, ciśnienie umiarkowane, co jest najważniejsze. Jeśli chodzi o ryby, na tym zbiorniku i głębokości, akurat tu, gdzie będę łowił, jest około 2,5 metra, maksymalnie do 3, ale to tak 2,5 metra, tak jak sobie wygruntowałem, gruntomierzem. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby wygruntować to dobrze, zaznaczyć sobie odległość na markerze, markerem później na topie, żeby wiadomo było, jaka jest głębokość przy zerwaniu zestawu. Rozłożyłem sobie tylko jednego topa plus oczywiście topa do kubka, którym będę donęcał. Jeśli chodzi o zanętę, ogólnie będę łowił na zestaw skrócony, tak? Czyli na tyczkę. Wycieniłem się, będę łowił bardzo delikatnie. Spławik akurat na tą wodę, mam tutaj 1,5 grama, spokojnie nam wystarczy, ponieważ mogą być porywy wiatru, to jest niby jezioro w takim dole, ale w zależności czy się zmieni wiatr czy nie, może być tak, że ten wiatr się zmieni i wtedy ta fala narasta, wtedy się niewygodnie łowi, a 1,5 grama to wydaje mi się, że to jest taki optymalny zestaw na dzisiejsze wędkowanie. Jeśli chodzi o zanętę, to oczywiście płotkowa zanęta drobno zmielona, akurat ja dzisiaj zastosowałem tutaj taką zanętę, troszeczkę biszkopta, do tego ziemi bełchatowskiej. Praktycznie zrobiłem to 1/2. Oczywiście pinka. Tu może pokażę niedużą ilość pinki, ponieważ byłem ostatnio na rybach. Pinka czerwona. Jest oczywiście gruba ochotka, co prawda już w niezbyt dobrym stanie, ale jeszcze coś tam znajdziemy, żeby kilka ryb fajnych złowić do kamery. Tak jak mówię, nie nastawiamy się na bardzo grube ryby, nastawiamy się, aby coś dzisiaj złowić. Robię taki rekonesans, dawno nie było spławika w naszych odcinkach, dlatego postanowiłem, że dzisiaj przyjedziemy tutaj. Dosłownie dzisiaj rano zdecydowaliśmy, gdzie będziemy jechali, tu było najbliżej, no i tutaj będziemy dzisiaj wędkowali. Uważam, że będzie dosyć dobrze z tego względu, że ostatnio ktoś tu fajnych płotek połowił, ale czy będą dzisiaj brały, tego nie wiem, dlatego że ta aura pogodowa przez poprzednie 5 dni była dosyć zmienna, wiał silny wiatr, było bardzo zimno, ta woda się troszeczkę schłodziła, ale wydaje mi się, że jakieś ryby nam się zameldują i na to oczywiście obstawiam. Jeśli chodzi o zanętę, zrobiłem sobie na razie 6 takich kul, może pokażę do kamery. Optymalnie wrzucimy je w miejsce, punktowe nęcenie oczywiście, w miejsce, gdzie będziemy łowili. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, również może też powiem o tym, bo to jest dosyć ważne, żeby obserwować sobie ciśnienie, jakie jest w poprzednich dniach i na przykład dzisiaj, wczoraj było bardzo podobne ciśnienie, takie umiarkowane, no i poprzednio przez te 3 dni było takie, no tak jak dzisiaj. Nie skakało zbytnio, także wydaje mi się, że będzie w porządku. Co jeszcze można powiedzieć o tym zbiorniku? No, podoba mi się to, że jest to pilnowany zbiornik. Wędkarze się nawzajem kontrolują, to jest tego plus. Dlatego, że ta ryba jest, nie ma tu kusowników. Przynajmniej mi o tym nic nie wiadomo. Jest pilnowany zbiornik. Dużo i też zachęcam wędkarzy w każdych regionach Polski, żeby takie towarzystwa wędkarskie zakładali, bo to jest bardzo fajne. Jest fajna atmosfera w takim towarzystwie, ludzie się znają, wymieniają się doświadczeniami. No i co najważniejsze, pilnują zbiornika, który naprawdę może obrodzić fajne ryby, tak jak tutaj. Tu są i sandacze i podobno są też sumy, duże karpie, pstrągi są wpuszczane zimą. Łowienie spod lodu pstrągów jest dosyć ciekawe. Zresztą też nagraliśmy tutaj odcinek. No a jeśli chodzi o płotki, no to wiadomo, są tu fajne płocie, nawet takie po 30 parę centymetrów, ale czy takie dzisiaj nam dopiszą? Tego nie wiem. Najważniejsze jest to, że dzisiaj w miłej atmosferze jesteśmy nad wodą, nie pada deszcz, co najważniejsze, uśmiechy na twarzy są, operatorzy też się śmieją, to jest najważniejsze. No i teraz przechodzimy do rzeczy, czyli zaczynamy nęcić. Ja wygruntowałem sobie zestaw już wcześniej, ponieważ mi to trochę zajęło czasu, oczywiście tyczka, rozkładanie tego wszystkiego to zajmuje trochę czasu, ale zachęcam na przykład do wybrania się z dzieckiem czy z żoną na takie ryby i wziąć sobie na przykład bacika, zanęcić sobie też miejscowo i też można fajnych ryb połowić. To nie znaczy, że
tylko tyczka czy odległościówka. Naprawdę proste metody, czasami proste łowienie może nam przynieść fajne ryby. Tylko po prostu sugerujmy się każdymi detalami, czyli spławik to nie może być, jak ja kiedyś tu widziałem wędkarza, który łowił na spławik na płotki, to ja myślałem, że on łowi na żywca. Dlatego też proponuję, żeby się wycienić, nie zakładać na takie zbiorniki spławików, nie wiem, 12 gram, 10 gram czy 15 gramów, jak łowimy blisko brzegu, bo to nie ma żadnego sensu i istotą jest to, żeby się wycienić, żeby ta ryba jak najfajniej pracowała nam na wędce, wtedy nawet te małe ryby przynoszą nam takiej adrenalinki, a ja to lubię i dlatego tu przyjechaliśmy i mam nadzieję, że dzisiaj coś złowimy, dlatego teraz przechodzimy do nęcenia, no i mam nadzieję, że jakieś fajne ryby nam się zameldują dzisiaj. Zestaw, który dzisiaj sobie tutaj wykorzystam, to jest 11-metrowa tyczka, bo uważam, że dłuższą nie ma sensu łowić, dlatego że gruntowałem troszeczkę dalej i jest podobna głębokość, także spokojnie możemy tak łowić. Płoteczka. No, zapada nam się spławiczek, ale to co? O, takie na razie nieduże te płotki, ale coś się zaczyna dziać. Przegruntowałem sobie zestaw, położyłem jedną kulkę na dnie i zaczęły brać troszeczkę większe. Teraz bardzo ważnym elementem jest namierzenie sobie punktu po drugiej stronie i tak w tym punkcie będziemy łowili, jak jest. O, te trzcinki są tam. No i kładziemy zestawik na wodzie. No i nęcimy. Precyzyjne nęcenie jest podstawą sukcesu. Kolejna nieduża ryba. Płoteczka. Troszeczkę większa. Mówię, tak ona teraz się uspokoiło i podeszły troszeczkę większe rybki. Co prawda nie są to 30. Ale już dosyć fajne ryby. O, takiej wielkości. No to już takie dosyć ładne płoteczki. 0,9 na przekonie jest, to spokojnie mogę je podnosić.
Jest fajna rybka i zobaczymy, co to. No już trochę większa płateczka ta. Taka 20 parę centymetrów. Tu użyjemy już podbieraka. No piękna poć. Jakby takie nam brały dzisiaj, to już by było fajnie. Pokażemy do kamery. No taka 20 parę centymetrów. Wczesno wiosenna, piękna płoć, ale ta nie jest ostra, ta już jest wytarta. Piękna rybka. Z tego co wiem, to wędkarze, którzy tam siedzieli, naturaszek był u mnie teraz chwilę, mówił, że jeden złowił jedną płoć, drugi złowił dwie płotki, także nie wiem dlaczego takie małe wyniki, jeszcze trochę czasu mamy. No jest, jest kolejna ryba, duża? Nie, o takie 18-20 cm, nie są to zbyt duże ryby. O, jeszcze spadła, ale dobrze. No jest troszeczkę większa płotka. Ło, trochę nam wchodzi. Podniesiemy ją do góry, żeby pokazać, żeby się ładnie sławiła. No aż taka duża nie jest, jak myślałem, ale... ale jest coś większego. Zestaw praktycznie położony na dnie. Thank you.
Cały czas ryby nam biorą. Teraz się wiatr uspokoił. Donęciliśmy. I próbujemy coś złowić większego, żeby ta wiśnia na torcie była jednak dzisiejszego dnia. Bo płotek już mamy naprawdę dosyć sporo. Nie dużych, ale dosyć dużo. Mam nadzieję, że złowimy jakiegoś... Może pstrąga nam się uda złowić. Pokażemy teraz, ile ryb złowiliśmy w ciągu, w sumie jesteśmy 3,5 godziny. No 16.13, przyjechaliśmy, była 12.20, zanim się rozłożyliśmy, no tak myślę, 3 godziny mówiliśmy. Kończymy nasze dzisiejsze wędkowanie, zapraszam do oglądania programu Z Wędką nad wodę w Polski Świat, każdy czwartek 16.10. Nie przegapcie, wszystkie filmy dostępne są na stronie internetowej telewizji Trwam. W dziale rozrywka i edukacja. A teraz poproszę jednego z operatorów, żeby mi pomógł, bo sam sobie nie poradzę. Bartku, mogę Cię poprosić? Także będziesz pierwsza z telewizji, pokażemy to. Babcia się ucieszy i ciocia, trzymaj, i mama. Przytrzymaj mi tutaj nisko te ryby, dobra. Tą siatkę, ja wezmę te ryby, zobaczymy ile ich jest. To co prawda nie są to duże ryby. Szału nie ma. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy zostali do wieczora, byłoby znacznie więcej i znacznie większych. Ale niestety nie mamy tyle czasu, bo dziś jeszcze jedziemy w inne miejsce. Dlatego, że będziemy jutro łowili... Jeszcze jedna, jeszcze dwie. Jazie, dobra. Niech sobie płyną. O, ta była taka ładniejsza. Nieważne. No i tyle rybek. Może pokażemy, trochę tego jest, są i takie płocie, i mniejsze, i większe. Także zapraszam do oglądania programu w każdy czwartek 16.10 i zapraszam nad wodę przede wszystkim, żeby łowić ryby.
a nie siedzieć w domu przed telewizorem czy komputerem, bo to jest najważniejsze.